the video on Ponderosa Vanny. Did I say it right? Podróżowanie. Ponderosa Vanny will be live. That's where I'll be posting that, so check that out. Dzisiejszego vloga zaczynamy w miejscowości Luz. Skojarzenia z relaksem są jak najbardziej na miejscu, ponieważ ta miejscówka była po prostu wspaniała. Jednak nazwa z portugalskiego tłumaczy się dosłownie jako światło. Zatrzymaliśmy się na drodze, która wiodła wzdłuż linii brzegowej i po jednej stronie mieliśmy zachwycający widok na ocean i wybrzeże, a po drugiej stronie na wzgórzu pieły się piękne i eleganckie wille. Jak widać, nie trzeba być milionerem, żeby mieć widok za milion dolarów. Wystarczy mieć swojego vana. Właśnie się obudziliśmy i muszę wam powiedzieć, że wczoraj w nocy oszukaliśmy policję, bo przyjechała policja w nocy koło 23. Zatrzymali się koło nas i wyszedł jeden pan, ja zobaczyłem to, i zapukał do środka, czy no pukał raz z jednej strony, potem bardzo mocno pukał z drugiej strony, a my cichutko, nic się nie odzywaliśmy, byliśmy, akurat wyłączyliśmy wcześniej film, więc nie było żadnych świateł w środku i mówimy z Kasią, że udajemy, że śpimy. No i panowie się poddali i pojechali. No i dzisiaj się obudziliśmy, nie ma żadnego mandatu, blokady na kole, bo może nie ma, nie ma. Nie udawaliśmy, że śpimy, tylko udawaliśmy, że nas nie ma w samochodzie, bo auto zaparkowane sobie stać może, bo stoimy w takim miejscu, gdzie nie ma zakazu, jest tutaj bardzo szerokie pobocze i wczoraj cały dzień mnóstwo samochodów tutaj stało i potem szybko sprawdziliśmy na Park4Night, czy są jakieś komentarze. No i parę osób napisało, że właśnie to ci ludzie z tych will, które wam pokazywałam, z tych domów, skarżą się na to, że ktoś tutaj staje, czyli jest tak, jak podejrzewaliśmy. No ale prawa nie złamaliśmy, więc mamy prawo zostawić samochód na poboczu, a my udawaliśmy, że nas nie ma w środku, że jakby co, jesteśmy w restauracji w mieście. No, także oszukaliśmy przeznaczenie. Skoro nas nie chcą tutaj, to spadamy. Zdecydowaliśmy z Kasią, że jedziemy i nie damy okazji policji się spotkać z nami. Dzisiaj będziemy spać prawdopodobnie na jakimś kempingu albo na jakimś camperplacu, ponieważ musimy się zatrzymać i mamy trochę rzeczy do zrobienia z samochodem. Malowanie, sprzątanie i tak dalej. Bo w poniedziałek mamy bardzo ważne nagranie. Nagranie naszego Vantura, ale nie u nas na kanale, tylko u kogoś innego. Ale o tym wam powiemy później. Ładnie pachnie. Wysprzątałaś środek? Mhm. Ach, przepięknie. Mhm.
Nie wiem, czy pamiętacie, ale przed świętami malowałem te paski na czarno, bo malowałem też koła i wszystko pięknie, cudownie wyglądało przez 2 miesiące. Ostatnio pojechaliśmy na myjnię i podczas mycia myjką ciśnieniową lakier po prostu zniknął. I ten czarny, i biały, jeszcze trochę szpachli tam okazało się, że było, więc teraz to muszę zamalować na czarno, żeby to nie wyglądało, nie rzucało się w oczy przede wszystkim. A później, jak przyjedziemy do Polski, to mam w planie oddać samochód do lakiernika i powiedzieć mu, że po prostu ktoś się tym profesjonalnie zajął i ktoś profesjonalnie pomalował od spodu, z boku, żeby no ta rdza nie rosła, nie pojawiało się jej więcej. Skończyłem malowanie i przetrzeszcza, żeby zdjąć taśmę. Chciałbym to zadedykować specjalnie Wincentowi. Wincent, wiem, że lubi odgłos i w ogóle całą tą procedurę zdejmowania taśmy. Tak teraz, Wincent, specjalnie dla ciebie. Proszę zbliżenie. Przerywamy program, bo wydarzyła się wiekopomna chwila. Czegoś takiego jeszcze nie było w Van Life'ie pod Kasi i Łukasza od samego początku. Po raz pierwszy w wanie zrobiliśmy frytki. Zrobiliśmy, Kasia zrobiła. Wreszcie możemy u nas smażyć frytki. Jeszcze tego nigdy nie robiliśmy, bo nasza stara kuchenka miała taki malusieńki gaz, ogień i po prostu się nic nie dało smażyć. No i miesiąc temu mniej więcej ją zmieniliśmy, bo zaczęła przepuszczać ten gaz. Kupiliśmy troszeczkę większą, porządniejszą, no i ona ma taki ogień, że można smażyć frytki. Także moja rada jest taka, jeśli lubicie smażyć, planujecie długo mieszkać w wanie, to nie kupujcie tej najtańszej kuchenki z Allegro, tylko troszeczkę droższą, porządniejszą, bo no dzięki temu można smażyć, gotować porządnie, a nie robić to, co my robiliśmy do tej pory. Z kaczurem. Uwielbiam to. Uwielbiam to nasze ekscytowanie się małymi rzeczami, jak na przykład frytki. Pierwszy raz od 2 lat w domu sam mogłem zrobić, żona mi zrobiła pyszne frytki. Nikt nie robi lepszych frytek niż Kasia. Kasia, robisz najlepsze frytki na świecie. A twoja mama? A moja mama też robi cudowne frytki. Kasia jest ex aequo z moją mamą, bo moja mama robi też cudowne frytki. Twoja mama jeszcze robi ziemniaków sama. Moja mama robi ze własnych ziemniaków. Pozdrawiam. Jeszcze tego nie widać, ale ten bus jest tak wysprzątany, jak nie był od naszej przeprowadzki do środka. No, wszystko błyszczy. Zostało mi jeszcze dosłownie umyć tylko kran, posprzątać to, co tu widzicie, ten chaos. I po prostu lśni. Muszę wam w ogóle zdradzić, że zmywacz do paznokci ma taką moc. Wszystkie kleje, jakieś takie brudy, które nie chciały zejść pod wpływem nawet cifa, to rozpuściło. Bagażnik również został wysprzątany, wszystkie rowerki poukładane, wszystkie tam rzeczy tip-top jest teraz tak jak noweczka. Nawet mamy jeszcze dość sporo miejsca, wszystko jest elegancko. A u Kasi? No lśni! Po prostu wszystko lśni. Świeże prześcieradło. Tylko kodrę jeszcze musimy uprać. Kasia pucuje podłogę, a ja robię nam hamburgery. Dzisiaj będą warzywne hamburgery z ukraińskim majonezem, bo ostatnio nam się skończył nasz ukochany kielecki i poszliśmy do ukraińskiego sklepu z myślą, że może będą mieć nasz polski, ale nie mieli. Natomiast mieli taki w woreczku plastikowym, 72%, nie wiem czego ten procent jest, ale nie alkoholu. nie jest to nasz kielecki. Ale nie jest, jest zdecydowanie lepszy niż tutejszy i te supermarketowe. Cieszę się, że macie kielecki u siebie. Van już jest posprzątany, silni, jest przepięknie. Jak się czujesz, Kasia? Och, usatysfakcjonowana, wspaniale. To Kasia... jest jedno z moich ulubionych uczuć, jak mam posprzątane tak. Nie pokażemy wam teraz, jak to wygląda, bo mamy dla was informację i ciekawostkę. Sprzątaliśmy Vana dlatego, ponieważ bierzemy udział w nagraniu u Dylana Magastera, czyli najbardziej znanego youtubera vanlife'owego w Ameryce i na świecie.
Dylan przyjechał do Europy i zaprosił nas do udziału w nagraniu i chciałby zrobić nam awantura, czyli pokaże na swoim kanale naszego vana. Dla nas to jest w ogóle mega jakby, no jesteśmy mega zaaferowani całą sytuacją, bo kiedy my wpadliśmy na nasz van life, to wpadliśmy najpierw na kanał Busem Przez Świat, a z Busem Przez Świat przekierowało nas właśnie na jego kanał. Dylan pokazywał historię miliardera z Dubaju, który zamieszkał w malutkim kamperze i tak się to wszystko zaczęło, także po prostu niewiarygodne. Wszystko zaczęło się od właśnie filmików Dylana, bo Dylan YouTube odpowiedział mi filmiki związane z van life'em. Najpierw był milioner z Dubaju, potem jakiś model, potem jakaś dziewczyna, solo traveler. I te wszystkie filmy zrobił Dylan, więc dla nas to jest jakby ojciec chrzestny całego naszego kanału i naszego sposobu podróżowania. Skończył nam się wczoraj gaz i zamiast kupować nowej butli hiszpańskiej czy portugalskiej, postanowiliśmy tym razem napełnić naszą polską butlę, bo jak się okazało, takich serwisów w Algarwie jest mnóstwo i znaleźliśmy na Park Fortnite pana, który napełnia takie butle, przyjechaliśmy dać mu butlę, jak widzicie pan przykręcił, miał już swój ten zaworek, przykręcił i będziemy mieć, nie wiem, czy to będzie kosztować, ale na pewno taniej niż kupienie butli za 20 euro, 27 euro i tak dalej, nie? 15 euro zamiast 27. Super, to jest deal życia. To jedziemy na miejsce nagrania, które jest w Quarteira. Czegoś takiego to nie było od dawna. Jesteśmy przed wschodem słońca, słuchajcie. Jeszcze, no może się budzi to słońce. Miało być 7.20, jest 7.10. Miał być wschód. Wstaliśmy wcześniej, bo Dylan chciał, żebyśmy nagrali właśnie od rana. Vana przy wschodzie, ale jeszcze go nie widzę, w sensie Dylana nie widzę. Nie kręci się nigdzie, oprócz nas będzie dzisiaj kręcony jeszcze tamten vanik, cała rodzinka z Niemiec, a oprócz tego jeszcze sobie śpią tutaj taka rodzinka z trójką dzieci z Holandii, bardzo mili, sami surferzy żyją w vanie. No nic, póki co czekamy. Z lekkim opóźnieniem zaczynamy nasze nagrywanie, bo okazało się, że nie zadzwonił mu budzik i poszedłem obudzić go o 8, okazało się, że jeszcze śpi, ale już jest 10 po 8 i zaczynamy. Krzesła są ustawione, kamerka jest ustawiona, Dylan tam stoi, więc za chwileczkę zaczynamy nasz wywiad. So this is our van, this is Volkswagen LT35 from 2002. It has 2.5 turbo diesel engine, 50,000 kilometers without any problems, without any brakes, so this is perfect car for van life. Northern part of Portugal, people used to put these colorful tires outside of their houses. As well, we tried to at least a little bit cut the using plastic bags, so we don't. When we got some spare food, we put them to the containers and then to the fridge. We used to live in a flat where we had. Jesteśmy już po nagraniu. Pierwsza część nagrania jest za nami. Teraz Dylan jest w środku i kręci wnętrze. I muszę wam powiedzieć, że nasza Kasia cudownie, po prostu cudownie opowiedziała tą historię. Ja się totalnie zamotałem, bo jak zwykle zacząłem mówić wszystko, zacząłem mówić o tym rowerze pękniętym w Bośni czy gdzieś tam i potem totalnie już poleciałem z koksem, ale to tam potnie, będzie ładnie. Ten film ukaże się na kanale Florp. To jest kanał poświęcony van life'owi i będzie można go zobaczyć, podejrzewam, że w lecie dopiero. Albo na jesień nawet. Albo na jesień, bo Dylan powiedział, że teraz jeszcze ma kilka przygód przed sobą podróżniczych i powiedział, że jak już będzie miał wolną chwilę, to kiedyś będzie to edytował, więc najwcześniej w lecie możemy się spodziewać tego filmu. Ogólnie było super. Aczkolwiek przez to, że nie mówimy teraz już tak dużo po angielsku, ten angielski był trochę problematyczny dla nas. Ale daliśmy radę. Daliśmy radę. Mam nadzieję, że zrozumieją. Najwyżej zrobimy napisy po angielsku. No. Dopiszemy to, co nie powiedzieliśmy. Albo coś dogramy. Jakieś radio. No. A ja jestem mega padnięty, bo wczoraj poszedłem spać wcześniej, ale nie mogłem zasnąć, bo tyle emocji było związanych z tym nagraniem. Więc zasnąłem koło pierwszej godziny, a o 5.30 Kasia się obudziła.
No więc spałem 4 godziny, czyli pół godziny dzisiaj może, więc jak tylko skończymy nagranie, pożegnamy się z Dylanem i idziemy spać. A ja chciałam umyć rano włosy przed nagraniem, żeby mieć takie świeże i nalałam sobie wody do miednicy, użyłam naszego outdoorowego showerka, żeby było łatwiej i wymieszałam sobie ciepłą i zimną wodę. Jak już skończyłam myć głowę, to skapliśmy się, że użyłam wodę do picia, naszą mineralną wodę. Życie. So when I started van life in America, it was kind of before it exploded, and so I can understand if you're afraid to make the jump into van life, just know that no matter what, worst case scenario, you can always go back to the life you're living now, so might as well give it a try, because I mean, if it doesn't work out, you just sell the van and go back to whatever you're doing now. It's not a big deal. But if you want to find out more about van life and see more videos of van tours and tiny houses and get some inspiration, go ahead and go over to Florb on YouTube. That's the channel that I run where the video on Ponderosa Vani, did I say it right? Ponderosa Vani will be live. That's where I'll be posting that. So check that out. To chyba tyle na dzisiaj. Zakończyliśmy nagrywanie, pożegnaliśmy się z Dylanem. Emocje już troszeczkę opadły, idziemy teraz coś zjeść. A z wami się żegnamy. Myślę, że to będzie koniec tego odcinka. Dzięki, że byliście z nami. Jeśli wam się odcinek podobał, to koniecznie zostawcie nam łapkę w górę. Jeśli tego jeszcze nie robicie, możecie nas zasubskrybować. Serdecznie zapraszamy was do zobaczenia filmów Dylana, które są podlinkowane pod spodem. Mnóstwo inspiracji, mnóstwo fajnego kontentu. A z wami się żegnamy. Dzięki, że byliście z nami. Bajo! Thank you.